Tylko na pudelku, Sebastian Fabiański już nie koleguje się 19-latka, to było tylko na chwilę, on szuka starszej kobiety. Na przestrzeni ostatnich tygodni Sebastian Fabiański często widywany był w centrum Warszawy w towarzystwie zaledwie 19-letniej tiktokerki Zofii Strulak. Sama dziewczyna przyznała publicznie, że z Sebastianem raczy ja przede wszystkim przyjazn. Jednak każdy, kto widział zdjęcia paparazzi ze wspomnianych schadzek, może poświadczyć. Zamowaciela aktorka i jego koleżanki sugerowała nieco inna forma relacji. Cóż? Niestety wygląda na to, że nie dane nam będzie podziwiać dalszego rozkwitu tego młodego uczucia. Jak podaje informator Pudelka, Fabiański nie spotyka się już dłużej z Zofią. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Informator Pudelka nie tylko ujawnił, że w przypadku nowej znajomości Fabiańskiego upłynął już termin ważności. Poinformowano nas także, że ani Zofia, ani żadna inna pretendentka do tytułu pani Fabiańskiej nie miała jeszcze przywileju spotkania Bastka, który jest oczkiem w głowie taty. To byle tylko chwilowa historia. Nic poważnego. Już się zresztą skończyła. Dla Sebastiana priorytetem jest Bastek. Żadna z dziewczyn, z która Sebastian spotykał się od chwili rozstania z Mafasion, jak do tej pory nie była przedstawiona Bastkowi. Sebastian jest zdania, że musi być pewny danej osoby na 100%. Zanim zaprosi ją do życia swojego syna, zapewnia nasze źródło. Przypomnijmy, Sebastian Fabiański w rocznicę urodzin syna komplementuje nowego partnera Mafasion. Milo, foto. Co ciekawe, nasz informator nadmienił, że Sebastian zraził się przynajmniej chwilowo do ledwie co pełnoletnich dziewczat. Teraz aktor planuje ponoć zawęzić pole poszukiwać do nieco starszych kobiet. Sebastian przekonał się, że 19-latki nie są dla niego. Gdy zacznie rozglądać się za kimś na stale, zapewne będzie to dojrzalsza kobieta. Z kim z polskiego show biznesu zeswatalibyście Sebastiana?